Jakiś czas temu pokazałem wam, jak najefektywniej zbudować imperium kolonialne na przykładzie Hiszpanii. A w dzisiejszym odcinku z Portugalii pokażę wam taktykę na stworzenie jednej potężnej kolonii, która jest największym krajem na świecie, no bo jej granice rozciągają się na obie Ameryki. Zrobię to jednak w nietypowy sposób, którego wcześniej nie używałem i powiem wam szczerze, ostateczny wynik zaskoczył mnie, ale o tym w dalszej części materiału. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Portugalia to mały kraj, którym głównie gra się pod kolonię, no i niestety kiedyś był bardzo dobry w tym, dzisiaj już niekoniecznie. Tak, misje kastylijskie czy idee kastylijskie, czy tak samo w przypadku Anglii, są po prostu znacznie mocniejsze od portugalskich pod tym kątem. Ale czy to oznacza, że ten malutki kraj w Europie nic nie jest w stanie zrobić ciekawego? No niekoniecznie, bo jak to się mówi, mały, ale wariat. Po pierwsze, przywileje. Praktycznie standardowo, ale uwaga, zostawiamy miejsce u mieszczan przynajmniej jedno, bo w przyszłości będziemy potrzebowali przywileju na lepsze kolonizowanie i podobnie będę robił również u stanu duchownego. Jedno miejsce na przywilej musi zostać zostawione. Przywileje na tańszych doradców wezmę, jak tylko zwiększę stabilność na plus 1. Odbieramy ziemię i wykonujemy trik, oczywiście na tańszych doradców. I super, mam szansę na tańszego militarnego. A teraz przejdźmy do naszego dworu, bo tutaj po pierwsze znosimy fokus na punkty dyplomatyczne, zatrudniamy taniego doradcę administracyjnego, zawsze mamy takiego jako Portugalia, tak samo bierzemy trójkowego dyplomatycznego, on jest co prawda stary, więc szybko umrze, ale i zostawiamy miejsce na tańszego militarnego, jak tylko nam się pojawi. Rywale! I znowu trzeba poczekać, bo nie mamy grenady. A nie, jest, ślepy jestem. No to oczywiście Grenada, Maroko oraz Tunis lub Tlemcen. Osobiście biorę Tlemcen, bo wiecie, zabrał mi mój zielony kolor. Bardzo szybko chcemy zawrzeć sojusz z Hiszpanią. Nie chcemy jej podbijać, nie na tym się będziemy skupiali w tej grze. Będzie nasz zacny sojusznik. Poprawiamy relacje z Anglią, ale uwaga, nie bierzemy Royal Mariażu. Będziemy zrywali ten sojusz, jak tylko wykonamy tą misję. Wow, mam sojusz z papieżem na starcie, więc skorzystamy. Pozwoli mi to szybciej zdobywać papal influence, bo im lepsze relacje, tym więcej tych punktów dostajemy. Poza tym papież bardzo często sojusznikom wysyła dodatkowych kardynałów, których obecnie żadnych nie mamy. A papal influence przyda nam się, żeby odpalać niektóre przywileje. Raczej nie będziemy polowali na bycie papieżem, ale tutaj są dwa przywileje, które nam bardzo się przydadzą. Poza tym armia w dół, wojen toczyć nie będziemy. Z całej naszej armii wywalamy kawalerię, bo jest po prostu za droga i niepotrzebna. Kasujemy fortece, które mamy w Europie, również nie są nam w ogóle potrzebne. Zostawiamy tą w Afryce. Jeżeli idzie o nasz okręt flagowy, od razu zaczynamy jego budowę i będzie to lekki okręt, nie ciężki. Z tego powodu, że lekkie okręty są znacznie szybsze, zobaczcie, co pozwoli nam szybciej odkrywać świat i na tym się właśnie musimy skupić jako Portugalia, zwłaszcza pod Exodus. I bierzemy teraz tak, zwiększenie zasięgu naszej floty, Navy Barrage również się przyda. Oraz jak przestaniemy odkrywać świat lub będziemy mieli po prostu czas na to, to nasz statek będzie wspierał handel. No i dodatkowo do kapa dobudujemy okręty handlowe. Ogólnie, mogę zapomnieć o tym powiedzieć później, ciężkie nasze okręty będę sprzedawał później, ale dopiero po wojnie z Marokiem. Na razie je wyjmujemy z naszej floty i modbolujemy, bo są bardzo drogie w utrzymaniu, a całą resztę to tak naprawdę możemy wysłać na właśnie protekt handlu w Sewilli. Ogólnie nasze misje, bo też tutaj takich słów kilka, w większości poradników jest. Jest popełniany błąd, że bardzo szybko jest klikana ta misja, która zwiększa nam settlers plus 20%. Nie róbcie tego błędu, nie popełniajcie go. Tą misję na Portugalii klika się w momencie, kiedy w waszych ideach będziecie mieli rozwinięte na maksa idee eksploracyjne oraz ekspansywne. No albo przy drugim przypadku to do momentu posiadania drugiego kolonisty. Dlaczego tak? Bo wtedy maksymalizujecie proces kolonizacyjny. Bardzo ważne też, nie zabijajcie waszego Afonso de Avis, bo po pierwsze ma on całkiem niezły modyfikator do kolonizowania, plus 15. Po drugie, są związane z nim dwa eventy, które będą miały miejsce później. Nie no, miły początek, bardzo. Royal Mariaż z Kastylią. Owszem, czemu nie? No i następnie wysyłamy naszego dyplomatę do Kastylii na curry favors. Musimy tutaj jak najszybciej nabić 10 punktów. A ostatni, trzeci dyplomata leci do Grenady, robimy na tym kraju siatkę szpiegowską i następnie wysyłamy roszczenia do jednej z tych dwóch prowincji. Stabilność w górę, przywileje na tańszych doradców. Głupi ja totalnie zapomniałem, że Portugalia przecież od jakiegoś czasu startuje z Diego Gomezem i możemy już na początku odkrywać świat, a to zawsze trochę przyspieszy nam pewne działania. No i mamy też lokalne organizacje na Portugalii, albo w Portugalii, nieważne. I tutaj tak naprawdę większość jest totalnie bezużyteczna, ale jednak ja będę brał Local Tax Modifier plus 25%. I tylko i wyłącznie dlatego, że nie będę grał tym krajem dłużej niż do 1520-30 roku. Gdyby to była dłuższa kampania i bym został
zostawał na Portugalii, brałbym pierwsze rozwinięcie Local Goods Production Modifier. Ale wiecie, obecnie pierwsza era to jest tax meta i należy grać pod podatki. Po tym jak już wysuniemy roszczenie terytorialne do Grenady, następnie dobrze jest sobie zrobić jedno na Maroko, chociaż nie będę potrzebował, totalnie. Więc wysyłamy naszego dyplomatę do papieża. I dosłownie rozdałem te organizacje na Portugalii i 3 golda więcej. Co już z Anglią? I tak, morale armii przyda nam się w przeciągu tych 20 lat pierwszych, więc bierzemy tą misję od razu. I następnie kończymy nasz sojusz z Anglią, bo jeszcze nas zwie do wojny o Maine. Jak mi przykro. I dosłownie 2 dni później event o Maine, ale na szczęście Anglia oddała prowincję. To wszystko było oczywiście zaplanowane. Na tron szedł Afonso i ma następcę. Niezbyt dobrego. Też Afonso. Ale królowa małżonka całkiem miła. Ładny fuks. I na co ja liczyłem? No dobra, 3 w siege'u, zawsze coś. Zrekrutowałem darmową kompanię, co pozwoli nam wykonać pewną misję. O, mamy też misję na zbudowanie statku. I dostajemy za darmo shipyard w Lizbonie. O, jak mi przykro. Afonso nie żyje. Technologia dyplomatyczna. Tutaj rozwijamy tylko do 4 poziomu i następnie się wstrzymujemy i kumulujemy punkty dyplomatyczne. Bo będziemy chcieli na szybkości rozwinąć ideę eksploracyjną. Truz z Grenadą minął i super! Czekamy jednak do listopada. No chyba, że zauważymy, że Kastylia zbliży się dosłownie do granic Grenady. Wtedy oczywiście wykorzystujemy opcję na Kastylii za fejwory, że przygotowała się do zbliżającej wojny. Duke of Cambria. I powiem szczerze, wiele poradników wybiera stabilność. Nie wiem czemu, skoro możemy dostać taki soczysty bonus dla tego jakże młodego władcy. 12 listopada 49. Wojska na pozycji. Odbieramy ziemię. Dobra, Hiszpanie mi potłumi bunty. Ej, chwila, ja miałem agendę do wykonania. Co za kretyn, nie. O, przyda się. I atakujemy, oczywiście, Maroko, gdzie chcemy zaatakować Tangiers i go koniecznie chcemy zdobyć. Wzywamy osobno Kastylię i osobno Grenadę. Tunis? O, też mogę. To czemuż by nie? Na pauzie oczywiście wysyłamy nasze wojska, żeby wszędzie były pierwsze w Grenadzie. Stąd potrzebujemy tak naprawdę jednej, dwóch prowincji, bo będzie nam potrzebna kultura andaluzyjska. Nie dostałem czarnej flagi z tego powodu, że oczywiście miałem przejście od Kastylii i wezwałem Kastylię do tej wojny. Inaczej dostałbym czarną flagę i nie mógłbym tak zająć Grenady, jak to zrobiłem. Jej, nasza wielka flota portugalska, ogólnie jest jedną z silniejszych flot w okolicy. No i lecimy stoczyć bitwę z Marokiem i sojusznikami. Mam nadzieję, że kastylijska flota gdzieś tu jest i nam pomoże za chwilę. Halo, Kastylia. Czyżbyście zostali zatopieni przed chwilą? O nie. Nie, dobra, wygraliśmy. Czekaj, Aragon mnie postrzegał jako rywala, a ja to przegapiłem? A w sumie trudno. O, mury padły, stoi tutaj głównie kastylijska armia, więc wykorzystajmy ją i szturmujmy. Sojusznicy bardzo się przydają, prawda, Kastylio? Jednak Portugalia tak czy siak ma bardzo fajnie, bo ma bardzo tanie bombardowanie wybrzeża. Teraz mam zmniejszony chyba o 40%, ponieważ posiadam tutaj okręt flagowy, ale mamy też doktrynę morską, która zmniejsza nam to o dodatkowe 50%. O, Kastylia to robi, Kastylia przekracza, Gibraltar robi to. I zobaczymy, jak tutaj się to skończy. To przecież to była anihilacja! Co tu się wydarzyło? Dobra, tak czy siak Tangiers pójdzie do nas, bo oto toczymy wojnę. I tak naprawdę to jest jedyna prowincja, której tutaj potrzebuję. Nie wiem, czy będę brał tą kopalnię złota. I dobra, tu mamy niezłą okazję, bo zobaczcie postęp tego oblężenia na Efezie. A ta forteca jest naprawdę upierdliwa aż do zdobycia zazwyczaj. Ale za to są bardzo przyjemne promocje na Enebie. Wiele najlepszych hitów w najlepszych cenach. I oczywiście linki do nich macie w opisie. Więc oczywiście chcemy ją zdobyć właśnie na takim progresie. I pieki wojska rozbitej dostajemy od razu 57%. A Hiszpanie zeszli z Tangiersu. Czemu, Hiszpanie, to zrobiłeś? Jakie 306 dni? Przecież dopiero tu przyszedłem. No i pięknie, Hiszpania naprawdę tutaj robi robotę. Bardzo szybko mi zdobywa fortece, niszczy wojska Maroka. Wszystko idzie dobrze. Ja tymczasem w Tunisie mam okazję, atakuję Tlemcen na Humiliate Casus Belli. Super, Tunis spłaci nam wojenne reparacje i pieniążki daje. Pierwsza reforma rządowa. O, i zapomniałem o tym, że Portugalia ma teraz taką fajną monarchię, która nie daje jej praktycznie nic do kolonizacji, ale daje podatki, więc jest na propsie. Ej, ale ta reforma wygląda bardzo fajnie. I tak, słusznie zgadujecie, że druga reforma to reforma podatkowa. Robimy pokaz siły, dzięki temu dostałem po 100 punktów każdego rodzaju, oczywiście na Tlemkenie. Podbijam większość Grenady, biorę dodatkowe upokorzenie, zawsze dostajemy punktów więcej. Chyba, że mogę to zrobić show strength. Nie, bo to trzeba z tym Casus Belli. I jakby co, to tutaj nie korujemy ani jednej prowincji grenackiej, żadnej. Bo ja stąd, szczerze mówiąc, potrzebuję tylko i wyłącznie ukraść kulturę andaluzyjską do Algarve, co też w zasadzie robię w tym momencie. I teraz te wszystkie prowincje możemy równie dobrze odsprzedać Kastylii. I od Maroka.
pudełka, biorę tylko i wyłącznie tą jedną prowincję, żeby wykonać tą misję. Pamiętajcie jednak, że możecie chcieć zdobyć kopalnię złota w Tafilal, bo ona liczy się tutaj podwójnie. Jeżeli ją bardzo szybko zdobędziecie, pojawi się pewne wydarzenie. Zazwyczaj ją zdobywam, tym razem jednak odpuszczę i zobaczę, jak mi pójdzie to w ten sposób. Pozwoli mi to oszczędzić bardzo dużo punktów administracyjnych i szybciej wprowadzić technologię po prostu. I tej misji jeszcze nie klikamy. O, jeszcze nie. Ale możemy na przykład teraz w tym momencie Castellit sprzedać grenadę za prawie 300 golda. Czemu miałbym tego nie robić? Dobra, musimy jeszcze wprowadzić instytucję w Lizbonie, dlatego rozwijamy infrastrukturę. No i oczywiście, bo malutku dewujemy, żeby mieć tutaj... O, czemu to jest aż tyle? No więc nie musimy dewować, bo instytucja bardzo szybko nam się wprowadzi. Nawet nie wiedziałem, że kardynałowie ją tak dzielnie wprowadzają. Zawsze coś nowego. Pedro! A jakże? Żyj długo. Sprzedajemy nasze ciężkie okręty, raczej już ich nie będziemy potrzebowali. No i super, możemy wykupić teraz tańsze budowanie konstrukcji u papieża. No i myślę, że teraz możemy bardzo dużo kościołów zbudować w naszym kraju. Aż 3. Super, renesans w Lizbonie, ale on mi się tutaj wszędzie bardzo szybko rozprzestrzenia. O nie, Diego umarł. Na szczęście, to co miał odkryć najważniejszego, to odkrył. No i całkiem nieźle zarabiamy tą Portugalią. No dobra, wprowadzam instytucję, bo muszę się spieszyć z technologią. I co ważniejsze, odpalam już teraz złotą erę. Normalnie zazwyczaj to zostawiałem do momentu posiadania dwóch idei naraz do rozwijania. Tym razem zrobię to znacznie wcześniej. Pozwoli mi to po taniości wprowadzić piątą technologię administracyjną, dzięki czemu mogę już brać od razu eksploracyjne idee, co pozwoli mi je rozwijać po 358 punktów. A to dość spora oszczędność. I na początek biorę tą politykę, żeby mieć jak najszybsze kolonizowanie. Potem po pewnym czasie zmienię oczywiście na tą politykę, żeby zwiększyć Native Assimilation o 50%. Mamy tutaj pewien taki przywilej Establish New World Mission, który również daje nam Native Assimilation plus 50%. Native Assimilation powoduje, że za każde 100 punktów o tej populacji tutaj dostajemy ileś tam Local Goods Production. Jak widzicie, tu jest tego dość malutko. W Afryce są to znacznie większe liczby. I teraz bierzemy jeszcze oczywiście przywilej umieszczam. Mam nadzieję, że o żadnym nie zapomniałem. A, zapomniałem! Zobaczcie, u Nobility jest taki bardzo fajny Colony Cost Modifier minus 22% i on skaluje się oczywiście z tego ile ziemi ma Nobility. Zawsze fajnie sobie obniżyć koszty kolonii po prostu. Dostajemy dużo narodowych decyzji i na pewno chcemy brać to, żeby zwiększyć nasz zasięg kolonialny oraz dostać naprawdę niezłego odkrywcę. Ile nowych rzeczy do odkrywania? Yay, forward to the glory! Już robię dwie kolonie w Arguim oraz na wyspach Cabo Verde. To spowoduje, że na dość długi czas konkurencja ze strony Kastylii czy Anglii zostanie ograniczona w Ameryce Południowej. Pierwsze rozwinięcie z ery i będzie to nie tym razem nie agresywna ekspansja. Idziemy w kolonie, więc bierzemy najpotężniejszy modyfikator, jaki ma Portugalia, plus dodatkowych 50 kolonistów. W drugiej kolejności, bo mogę o tym zapomnieć powiedzieć, będę brał to Higher Development Colonies. No i z Martem mój początkowy doradca i właśnie na ten moment czekałem z rozwinięciem tej misji, bo dostajemy tutaj tańszego Inkwizytora o 75%, a że tamten też był tańszy, no to tak wiecie, szkoda zaprzepaszczać. I zobaczcie, jak ważne dla nas jest rozwinięcie tego do kolejnego poziomu. Colonial Range plus 50%, ale tutaj mamy dodatkowe 20. Mam 3 konkwistadorów, których oczywiście puszczam, żeby szukali złotych miast, bo pamiętajcie, że macie wtedy szansę na eventy, które będą wam dawały Monarchy Points oraz, a nuż, uda wam się znaleźć te złote miasta. Zazwyczaj daję jednego kolonizatora do Ameryki Północnej, jednego do Centralnej i jednego do Południowej. O, widzicie? Dostaję właśnie punkty administracyjne. Chyba, że wolicie poprawiać relacje. I naprawdę, dużo tej Ameryki poodkrywaliśmy. Dobra, możemy już zaraz przystąpić do kolonizacji. Pierwszą kolonię muszę założyć. No w sumie tu, gdzie mi misja każe niestety, bo to jest całkiem miłe bonusy. I robię jednocześnie drugą kolonię na opcji Expel Minorities i tutaj w Algarve przygotowałem tą prowincję do wypędzania ludności, na razie andaluzyjskiej. I na czym to polega przygotowanie? Ano na tym, że po pierwsze mam tutaj kulturę andaluzyjską, a po drugie wydewowałem tą prowincję do 15 poziomu. Wtedy rozbudowałem infrastrukturę i będę mógł po taniości tutaj dewować. Jest to dość opłacalne. Liczyłem to, te 3 dewa tutaj zrobiłem. One jest o wiele tańsze do przeniesienia niż po prostu dewowanie w tych prowincjach. Oczywiście to też będę robił pewnie, że w Nowym Świecie też będę dewował. Yay, Colonial Discovery! Drugie rozwinięcie zery. Ależ co? Kobity? Nie ukrywam, zależy mi na tym, żeby tutaj się ta kolonia zrobiła jak najszybciej, bo da mi to dostęp do tego obszaru, który musimy skolonizować jak najszybciej. Dosłownie każdą jedną z tych prowincji musimy tutaj skolonizować jak najszybciej. Da mi to zwiększoną szansę na złoto. Zobaczcie, 14 golda prawie zarabiam. No dobra, bliżej 13, 15.
15? Z podatków? Wow! Serio, nie wiem, z czego są te spadki. Trzecie rozwinięcie z ery i tutaj w zasadzie raczej pójdziemy w Exile Colonial Companies, żeby, widzicie, zwiększyć settler chance oraz zmniejszyć koszty kolonii, które są z Expel o 100%. A to dość sporo. Bardzo mi się podobają takie wydarzenia. Zobaczcie, skolonizowana prowincja 15 developmentu, bardzo ładnie. Praktycznie 6 deva dostała za darmo. I teraz tak, w takich prowincjach chcemy na pewno budować budynki produkcyjne. Mogą się przydać albo pod manpower, albo ilościowe, nie budujcie kościołów i tak je będziecie kasowali. Tutaj są takie dobra, że zazwyczaj manufaktury i tak nie zbudujecie, bo ona jest na dość późnym poziomie technologicznym i też w odpowiednich miejscach trzeba budować marketplace'y. Więc teraz tak, w zasadzie całą Portugalię już zabudowałem, więc na bieżąco będę budował produkcję w koloniach. Co prawda na razie mi to nie da pieniędzy, ale jak już przejdę na Brazylię, to nie będę musiał tego budować. I bierzemy technologię administracyjną trochę do przodu, ale i tak byśmy mi nic nie oszczędzili na tym. I oczywiście lecimy expansion ideas. Na razie całkiem nieźle zarabiamy jako Portugalia. I to bez złota. I coś poszło zdecydowanie nie tak. Ups. Po co odpowiadałem na to wezwanie Francji? Czuję się zdradzony. Burgundia jest unią personalną pod Saluzo. Saluzo ma 4 prowincje. Powodzenia! Ej, umarł mi władca, wszedł na tron następca, ten fajny 554, więc wykonuję teraz tą misję i trzymajmy kciuki, że za 7 lat dostanę tego perka do kolonizacji. Portugalska Brazylia, wreszcie! Na początku pójdziemy w self-governing colony, bo ona dostaje dodatkowego kolonistę i zawsze pomoże nam w zajmowaniu tych prowincji tutaj. Tylko uwaga, ona jest bardzo wtedy nielojalna, bo dostaje bazowo plus 25%, więc pamiętajcie, że za jakiś czas trzeba będzie zmienić ten typ kolonii na koronny. Dobra, mam już 3 kolonistów, więc to jest ten moment, w którym odpalamy tę misję. Na 15 lat 20% zwiększonych szans na kolonistę i zaraz wam wytłumaczę, na czym to dokładnie polega wszystko. I teraz, żeby jak najbardziej optymalnie kolonizować, w pierwszej kolejności wysyłam 2 razy normalnego kolonistę i powiem szczerze, tutaj będę kolonizował na południe, żeby przekazywać te prowincje Brazylii. To trzeba zawsze na takim styku tych dwóch obszarów, gdzie Brazylia ma jakąś prowincję, jedną nową kolonię. I tutaj zależy mi na szybszym kolonizowaniu tego obszaru, dlatego tutaj będzie szedł 3 razy Expel Minorities. I zobaczcie, mam przygotowane 3 prowincje w Portugalii, które będą mi przenosiły 3 developmentu do Nowego Świata właśnie dzięki Expel Minorities. I tak samo w drugą stronę, tak samo robię w kierunku Meksyku. Też będziemy tak skakali prowincjami dla Brazylii, bo muszę tutaj jej przekazać trochę. Tym bardziej, że też będę chciał podbijać ten Meksyk za jakiś czas. Zrobiłem też już ideę do końca i zobaczcie, dostajemy Native Uprising, czy jest minus 50%, co powoduje tak naprawdę, że tutaj nie musimy już zmieniać naszej polityki. Na to tutaj kolejny raz minus 50%, bo i tak mamy to z tego przywileju. A jak mówiłem, ta asymilacja tutaj to tak prawie nic nie daje. O kurde, co tu się wydarzyło? I pamiętajcie, że jak tylko zrobi wam się Expel, to musicie dodewować tą prowincję złączonym edyktem i tak dalej do 15 poziomu. W tym momencie to wszystko jedno, jakie punkty będą, zawsze zabierze wam po jednym każdego rodzaju. Nawet jakbyście mieli tutaj jeden punkt dyplomatyczny, to zabierze wam po jednym każdego rodzaju. Już to test. I w zasadzie, jeżeli idzie o nasz kraj, to tylko tyle dewujemy w tym całym obszarze Alajento, czy jakkolwiek się to wymawia. Dlatego tutaj pozmieniałem tą kulturę, bo dzięki temu cały czas mogę używać tej opcji Expel i dostać 3 dodatkowe punkty developmentu w Brazylii. Całą resztę punktów ładujemy w naszą kolonię. Najlepszy obszar akurat do dewowania to jest tutaj, na tym takim cypelku. Dostajemy najmniejszą karę. Wszędzie indziej to jest 35%, 15% zwiększone, no więc niestety nie fajnie to wygląda, jeżeli idzie o Brazylię, ale tutaj jest całkiem nieźle, potem w La Placie jest całkiem nieźle. I zobaczcie, jak szybko nam te kolonie powstają. 185 kolonistów rocznie i dodatkowa 62% szansa na kolejnego kolonistę. Bardzo szybko te kolonie będą nam powstawały. Ej, czekaj, ja musiałem tylko rozpocząć tą kolonizację. Super! I tutaj chodziło o ten modyfikator Increase Chance of Discovering Gold. Bo zobaczcie, 25% na zdobycie złota w tych prowincjach. No, tu gdzieś. Bo tu już mniej, o dziwo. Kolejna bardzo ważna rzecz to robienie organizacji. I tutaj nie ma nic lepszego niż tak naprawdę Local Gold Production Modifier plus 10%. Tylko i wyłącznie to. Oh my god, dostali ten modyfikator do kopalni złota. Ej, zobaczcie, jakie to jest OP. No i super. Skończyłem odkrywać nowy świat. Złotych miast nie znalazłem. Okazało się, że była to ściema. Czwarta reforma, to powiem wam szczerze, chyba pójdę po prostu w bardziej stabilny kraj. I większe podatki kościelne. Jej, flota złota, jej. No dobra, 6 kolonii naraz, to trochę mnie będzie kosztowało. Pamiętajcie, żeby przekazywać prowincje, tak jak ja teraz to robię, bo inaczej utworzy wam się kolejna w tym obszarze, kolejna tutaj i tak dalej. A my chcemy jedną dużą, gigantyczną, którą będziemy grać. What the fuck? Czemu ja to dostałem od Kastylii? Czemu mi to dała w tej wojnie? Ja tu nic
nic nie chciałem. What the fuck? Ej, zobaczcie, co za misja. Przecież ja to oddam za chwilę. Tu powstała mi przez chwilę kolonia i w tej samym momencie odpaliła mi się misja, że mogę ją oddać Brazylii. A przecież tak by to było brazylijskie. No i okej, najważniejsze to zrobić jak najszybciej teraz kolonię do Inków, ale jeszcze im wojny nie wypowiadać. Dopiero kiedy będziemy mieli tutaj prowincję, bo wtedy będziemy mogli na bieżąco te wszystkie prowincje, które podbijemy, przekazywać Brazylii. Wcześniej tego nie możemy zrobić, a nie chcemy tego korować. Jej, kolonializm u nas. Naprawdę za pierwszym razem tu nie było LDF4? Dobra, nadszedł ten czas, nadszedł wreszcie ten czas, że zdzieje się coś ciekawego, naprawdę, naprawdę. Czas wypowiedzieć wojny Inkom. Ale wcześniej musimy troszeczkę zreformować naszą armię, a mianowicie potrzebujemy artylerii. No tak z 6 dział. Myślałem, że wojna z Inkami będzie ciekawa, ale niestety, jak zwykle, Siege Simulator. Zobaczcie, jak szybko te kolonie mi się robią, no niesamowicie szybko. Teraz, jeżeli idzie o technologię, pozwolę się troszeczkę zacofać. Będziemy tak czy siak rozwijali do 10 administracyjnej i każdego rodzaju, tylko po prostu na dużych minusach, żeby jak najwięcej punktów oszczędzić. Jeżeli komuś bardzo też zależy na surowcach, to pamiętajcie, że one się losują, jak kolonia przekroczy pewną liczbę populacji. Około 300 albo 400, nie pamiętam dokładnie. I jeżeli chcecie mieć tu inny surowiec, wystarczy, że abandonujecie i jeszcze raz zaczniecie kolonizować ten obszar. Mi się w to nie chce bawić, poza tym cukier też całkiem niezłe dobro, więc zostawimy sobie to. Teraz jak będziemy zdobywali tutaj w regionie Inków te prowincje, pamiętajcie, żeby wszystkie je przekazywać waszej kolonii. Inaczej po pierwsze nie będziecie mogli wziąć tych prowincji, a po drugie, jeżeli nawet je weźmiecie, to tutaj utworzyłaby wam się kolejna kolonia, a tego nie chcemy. I czas na kolejną wojnę. No niestety są takie tutaj dalsze nacje, nie zjednoczyli się ci Inkowie jakoś za bardzo. No i te nacje będę na razie wyjmował na 5-letnim okresie pokoju. W pierwszej kolejności, bo tak ich nie podbije, a całą resztą podbijamy od końca oczywiście, żeby jak najszybciej to trafiło do naszej kolonii. Jest też jeden bardzo ważny powód, dlaczego nie podbijam tych wszystkich nacji, które tutaj są. Liczę na to, że one się westernizują. Zazwyczaj to robią pomiędzy 1500 rokiem a 1530, jak już z wami graniczą, ale z tym bywa różnie. I totalnie powiem wam szczerze, nie wiem od czego to zależy, ale jeżeli ktoś z was posiada tą wiedzę, niech się podzieli w komentarzu. Kolejną ważną rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, to na poziom gatheringu waszej kolonii, żeby nie był on za duży. Tutaj widzimy, że ta kolonia już maksymalnie może mieć 500, więc za chwilę będę musiał zacząć budować w niej sądy. Inaczej ta kolonia zacznie wam bankrutować, jak będzie za duża. W tym momencie ma, no, 500 dewa. Muszę przyznać, że bardzo szybko przyłącza ta nasza kolonia te prowincje, bardzo szybko. I powiem wam tutaj jeszcze jedną rzecz o organizacjach. Nie jestem pewien, czy ten bug lub eksplod działa nadal, bo teraz daję te organizacje, które uważam, że ten niższy modyfikator będzie lepszy. Możliwe, że nie poprawili tego exploita, który jest, że w momencie, kiedy przechodzicie na waszą kolonię i tworzycie z niej nowego taga, jakim jest Brazylia, będziecie mogli jeszcze raz rozdać te organizacje. Ja nie jestem tego pewien, w sumie mogłem sprawdzić na konsoli, ale zapomniałem. Dlatego teraz robię z takim końcowym bonusem, jaki bym chciał. Ale jeżeli się okaże w ramach tego odcinka, że będę mógł drugi raz rozdać te organizacje, to pierwszy raz powinniśmy tutaj wszystko rozdawać za punkty dyplomatyczne, bo pamiętajcie, że te organizacje oprócz tego, że dają nam te bonusy, które tu widzimy, to też podnoszą odpowiednią produkcję, taksy lub punkty militarne w danym obszarze. No to czas na ostateczne uderzenie na Inków. Tutaj już lecę ze wszystkimi naraz. Tylko musimy bardzo szybko zdobyć te prowincje, bo inaczej to z nikim innym nie skończy wojny. No i nadszedł czas wreszcie robić roszczenia terytorialne do obszaru Azteków i Majów. O nie, kometa! Naprawdę, pierwsza kometa w tym podejściu. A to ciekawe, Kastylia nagle mnie nienawidzi, mimo iż mam z nią 100 punktów transta. Czy coś tu się zmieniło? Bardzo ważne jest to, żebyście tutaj w odpowiedniej kolejności przekazywali prowincję i zawsze się zastanowili, czy jeżeli weźmiecie ten pokój, czy będziecie mogli teraz przekazać tą prowincję waszej kolonii i tak dalej. Więc widzicie, no tutaj trzeba też czasem myśleć przy tym pokoju, nie zawierać jakiegoś, kogo pierwszego podbijecie, tylko we właściwej kolejności. Jeee, pierwsza bitwa, wow. I co, wykończymy ich? Wykończymy? Dawajcie, lecimy. No patrzcie, jaki stakłaj piękny. Pierwszy w tej kampanii, chyba jedyny. No jak to jest, że tutaj się osiedlają te natywy na północy, już niektóre, a te na południu żadne? Osiedlanie polega na tym, że nagle wszystkie te terytoria, które są przez nich zaznaczone, o widzicie, staną się właśnie takimi twardymi terytoriami, które byśmy mogli sobie podbić. Bo teraz niestety nie możemy. Tak, dewujemy sobie złoto, w każdej prowincji do dychy, nie więcej. A trochę już tego mam. No i ostatnia kolonia Inków właśnie padła.
Znaczy kolonia. Państwo Inku. A ja w międzyczasie teraz jestem już, zobaczcie, przy Aztekach. Ostatnia prowincja, którą kolonizuję dla Brazylii. No jeszcze Jamajka będzie dla Brazylii, nieważne. I będziemy mogli rozpocząć podboje Azteków. Dobra, na razie kolonia jest bardzo lojalna, ale za niedługi czas trzeba będzie ją zmienić już na kolonię koronną. Bo naprawdę urosła. Tylko musimy też nabudować teraz wszędzie sądów. Ordynanci. Cokolwiek to robi, pozwala mi powołać decyzję Rise of Ordnance, to będzie mi generowało manpower za wszystkich nadmorskich prowincji? Wezmę to dla testu, bo jestem tego ciekaw, jak to działa. I które to jest? Żadnej takiej decyzji tu nie widzę. A nie, jest tutaj, dobra. Ale to tylko w wojnie obronnej. I wojnie, no już nasze transporty złota są dużo większe. Wielka Brytania. Swoją drogą jest to drugi najlepszy kraj do Exodusu moim zdaniem. 7 golda z tej kolonii dostaję. Niesamowite, że to działa teraz tak fajnie. Zaczynam też już bardzo powoli sprzedawać prowincje moje pozostałe w Europie, Kastylii. Musimy mieć mniej niż 5 prowincji ogólnie na Portugalii. Ale oszczędna, no. Czas rozpocząć dalsze wojny z Aztekami. A w zasadzie to jeszcze Miami. I ile ja tutaj dostanę tego? A, jedenroczny, okej. Okay. Protestancka reformacja w Tierze. I tutaj musicie się zastanowić, czy chcecie być protestantami, czy jednak nie. Bo kraje protestanckie dostają naprawdę dobre bonusy do kolonizacji dalszej, ale jednak już nie będziecie mogli robić lokalnych organizacji. One są tylko i wyłącznie dla katolików i sunnitów. A jako, że jestem ciekaw, co się tutaj stanie po zmianie w Brazylii, no to zostaję katolikiem. Trzeciej idei już nie rozwijamy, nie musimy. No niekoniecznie, bo to zależy od tego, w jaki sposób chcemy przejść na tą Brazylię, ale o tym w dalszej części odcinka. Bo będziemy się najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych 20 lat tak czy siak przenosili na Brazylię i szkoda tracić te punkty tak naprawdę na tę ideę. Niszczymy ostatnie, naprawdę. Chciałem wam pokazać tą bitwę, a tu zobaczę, no takie eventy z moim się pokazują, ale ich miażdżymy. No i teraz stack wipe, nie ma ich. No i teraz mnie czeka trochę klikania, bo muszę to wszystko przekazać Brazylii. No i mamy 1000 devową prowincję. No, 20 lat później niż to się powinno robić standardowo, ale obecnie nie da się tego zrobić chyba szybciej. Ha, wygląda na to, że potrzebuje połączenie lądowe ze stolicą. To wszystko jest traktowane jako overseas provinces. No okej, okay. To będzie wyzwanie. Po prostu sam będę korował te prowincje, tylko to co najważniejsze, jak tylko je korujemy, musimy przekazać Brazylii. Na szczęście kolonia tworzy się przy 5 korowanych w danym kolonialnym regionie. Zobaczcie, jesteśmy z tą naszą kolonią prawie największym imperium na świecie. Dosłownie całą moją kolonię mam już w sądach. Najbardziej praworządny kraj na świecie, naprawdę. No kiedy zrobisz tą 10. technologię administracyjną, no? No i niestety nastała już era reformacji, więc tracimy nasze super bonusy do kolonizowania. I to jest taki moment, w którym już powinniśmy przechodzić na naszą brazylijską Portugalię. Ale ja jeszcze dokończę podboje tego. Zmieniłem właśnie tą kolonię moją na Crown kolonę. I zobaczcie, prawie 20 więcej mogę wojska mieć. Nie wiem, czy nie przeginam, ale to może być bardzo ciekawa wojna. Wow, skąd ta inflacja? Aha, moja kolonia ma swoje własne wojny. Okej, okay. Co to znaczy Medding Colonial Rivals? No tutaj przynajmniej sobie powalczę z tymi jakimiś dzikusami. Zobaczcie, ich armię rozbijamy. To jest aż miłe tak patrzeć na to. Jeszcze tym bardziej, że się właśnie tak podzieliły na mniejsze staki, więc bardzo łatwo jest to niszczyć. Ej, tu mi się jakaś dziwna rzecz zrobiła. Taka naprawdę dziwna. Aztecy są w wojnie przeciwko mnie i są byli sojusznikami tutaj Taraskanu. Teraz są w wojnie z Taraskanem i nadal w wojnie przeciwko mnie. What the fuck? Co tu się dzieje w ogóle? 20 golda mi już kolonia daje. Nieźle. No jakby to powiedzieć, w wyniku tej wojny troszeczkę przegiąłem, ale tylko troszeczkę. Zresztą, ta Brazylia ma kilka monumentów, z których warto zwrócić uwagę. Jeden z najpotężniejszych monumentów ekonomicznych, który zwiększa local goods production plus 50 w całym obszarze, w całym regionie. I cały region to nie jest to malutkie, o to. To jest cały region tej Brazylii, czyli wszystkie te obszary, które tutaj widzicie. To jest bardzo mocny, kolejny bardzo mocny monument. To jest ten. I nie wiem, kiedyś wystarczyło akceptować kulturę Aymara w ramach kraju, żeby go móc mieć, a tutaj są jakieś dodatkowe wymagania dla Ming. Kolejny, który wymaga tylko i wyłącznie akceptacji kultury, to jest ten w Machu Picchu. Taki, który nie wymaga niczego, ale zwiększa na przykład dyplomatyczne relacje, znajduje się w Chan Chan Citadel. Kolejny dość ciekawy monument to ten zwiększający nasz inkom ze złota, Tehnotihuacan. Tu gdzieś jeszcze jest jeden, ale nie ma skolonizowanych tych prowincji, a nigdy nie pamiętam, czy to jest ten, czy ten monument. Raczej ten. No i zaraz połączę naszą kolonię w jedną dużą. Zobaczcie, już tutaj wszystko jest gotowe. Dobra, już zbliżyłem się do 50% Liberty Desire. Dlatego musiałem wysłać lojalistów tam. A to nic dziwnego, bo ta kolonia zbliża się do 2000 developmentu. Wow. Dobra, niech mi się skończą tylko te kolonie i przechodzę na Brazylię. Prowincji zaczynam sprzedawać od tych katolickich i oczywiście tych prowincji, gdzie mamy portugalską kulturę. Tak na wszelki wypadek. A, tylko muszę sobie jeszcze zwiększyć liczbę mojego wojska. A, what the fuck? Bo wiecie, im więcej go macie, tym wasze subjekty są lojalniejsze. Nie no, Hiszpania robi wszystko, żeby nie kupić ode mnie tych prowincji i toczy teraz jakąś wojnę. Pewnie, overextension. Co prawda mógłbym już wypuścić portugalską Brazylię jako niepodległy kraj,
O, wystarczy, że to kliknę i wtedy zaznaczamy to i możemy grać jako ta nacja. No ale chciałem po prostu przenieść to i zobaczyć, jak działa ta opcja ucieczki do Brazylii, więc sobie poczekam. Jej, i Mapuche zrobiło to, co chciałem, czyli osiedliło się. Rozpoczęło dopiero osiedlać się. Nie, osiedliło się. Nie no, naprawdę, Hiszpanio? No i udało się. Możemy uciec do Brazylii. Tylko wcześniej wydajmy wszystkie punkty, wszystkie pieniądze. Weźmy jedynie 500 pożyczek. Inflacja robi brybry, a pieniądze lecą w monumenty. I czas opuścić naszą biedną, małą Portugalię. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to ten, o którym już wspominałem, czyli poprzez wypuszczenie kolonii i po to w zasadzie szykowałem tą rozgrywkę. I patrzcie, co się teraz wydarzy. Stajemy się portugalską Brazylią, możemy utworzyć Brazylię od razu, ale początkowo mamy za to kolonialne idee, które są lepsze do zajmowania tego całego obszaru. Dodatkowo z kolonialnymi ideami, gdybyśmy się zmienili na protestantyzm, nie mielibyśmy żadnych problemów religijnych. Dostaliśmy rozwinięte idee, no i w zasadzie nasz kraj całkiem nieźle zarabia. Mamy w większości prowincji state'y porobione, a w state'ach mamy już przypisane organizacje, nie mogę ich na nowo porozdawać. Wygląda to całkiem obiecująco. Minusem tego rozwiązania jest to, że mamy zwykłe, generyczne drzewko. Po zmianie w Brazylię możemy przyjąć brazylijskie idee, możemy też wybrać, jaką formą republiki bądź monarchii będziemy, zwłaszcza jeżeli odpauzujemy grę. Zobaczcie, rozdać ponownie przywileje, tylko to drzewko cały czas mnie koli w oczy. Druga opcja to ucieczka do Brazylii. I szczerze mówiąc, jeżeli chcecie grać pod to, trzeba było grać trochę inaczej. Już wam mówię dlaczego. Uciekamy do Brazylii, gdzie okej, odziedziczamy ją i od razu tworzy nam się kraj. Nie musimy nic więcej klikać, ale ekonomia jest dużo słabsza, bo jakby to powiedzieć, nawet wasza stolica nie posiada state'u, więc wszystko musicie przeklikać. Kolejnym minusem, jak i plusem jest to, że dziedziczymy technologię pod Portugalii, jak i innowacje. I myślę, że kolejne 20 lat byśmy musieli spędzić na nadrabianiu tej technologii. Lub ewentualnie wcześniej trzeba było rozwijać ją na bieżąco, ale to znowu, mniej developmentu wpakowalibyśmy w tą Brazylię. Tak samo dziedziczymy ideę, jak widzicie, nie rozwijałem trzecich, więc też nie mam ich rozwiniętych. Plusów jest to, że natomiast zachowujemy wszystkie nasze reformy rządowe. Dostajecie portugalskie drzewko, co akurat jest całkiem okej, bo pozwoli wam to wrócić oczywiście do Iberii i następnie ją podbić dla waszej unii personalnej, którą teraz jest Portugalia. No i dostajecie też decyzję, czy chcecie zachować portugalskie idee, takie jak tutaj są, czy jednak nie, i zmienić po prostu na brazylijskie. Dajcie mi znać, którą ścieżkę wy byście wybrali, która według was jest mocniejsza. Czy ucieczka na Brazylię, czy jednak przejście na kolonię brazylijską i stworzenie Brazylii. A tobie polecam ten odcinek, gdzie w niecałe 100 lat podbijam Brandenburgią całe Niemcy bez koalicji i pokazuję, jak sobie z nią radzić.